Skąd wzięła się nazwa Łazienki Królewskie? Pod koniec XVII wieku Stanisław Herakliusz Lubomirski postanowił wybudować na terenie przyszłych łazienek dwa pawilony służące rekreacji i kontemplacji – ermitaż oraz łaźnie. Oba zachowały się do dziś, choć oczywiście w innym kształcie. Łaźnia miała służyć wypoczynkowi, odświeżeniu, była też miejscem spotkań. Później ten barokowy pawilon został wchłonięty przez pałac na wyspie. Obecnie bardzo łatwo rozpoznać, które części pałacu były dawno łaźnią. Widać to po marmurowych posadzkach. Co więcej, Stanisław August, pragnąc wyrazić szacunek do Lubomirskiego, pozostawił wiele dekoracji malarskich z jego czasów, które znajdują się w przedsionku, pokoju kąpielowym czy pokoju Bachusa. Nie wszyscy natomiast wiedzą, że łaźnie nazywano także Hipokrete. Było to mitologiczne źródło, które wytrysnęło spod kopyt Pegaza i wokół którego tańczyły muzy, czerpiąc z niego natchnienie. Budynek łaźni miał zatem także znaczenie symboliczne.